Panie pośle, był pan szefem kampanii Bronisława Komorowskiego na województwo lubelskie. Jak odbiera pan te wyniki, które są w tej chwili sondażowe? Dla mnie nie było ani jednej chwili między pierwszą a drugą turą. Nie miałem chwili zwątpienia. Byłem przekonany, że Komorowski wygra. Aczkolwiek zdawałem sobie z tego sprawę, że różnica między jednym a drugim kandydatem będzie niewielka. I te ogłoszone wyniki sondażowe potwierdzają to. Niemniej jednak, tak jak wtedy, tak dzisiaj uważałem i uważam dzisiaj, że najlepszym kandydatem dla Polski na dzisiejsze problemy, na problemy 2010 roku, najlepszym kandydatem był Komorowski i Polacy obdarzyli go zaufaniem. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, bardzo się cieszę. Panie pośle, ale mam pytanie. No, wyniki niewątpliwie pokazują, że Polska jest w jakiś sposób podzielona. Podzielona jest też Platforma, szczególnie lubelska. Czy nie obawia się pan, że tutaj jakieś zgrzyty będą? Nie ma. Znaczy, chciałbym tyle powiedzieć. Kampania ma swoje prawa. Oczywiście w okresie kampanii ludzie niejako przyjmują swoje pozycje. I wtedy przychodzi wrażenie, że Polacy są podzieleni, także Platforma na Lubelszczyźnie. To jest prawo kampanii wyborczych. Jestem przekonany, że po kampanii wracamy do normalnego życia, takim oto, że wszyscy skupiamy się na pracy dla Polski, na budowaniu, na rozwoju, tak żeby w Polsce było coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Dla Lublin.pl rozmawialiśmy z panem Stanisławem Zmijanem z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcę bardzo przyjść. Brawo.
Szanowni Państwo, jeszcze tylko kilka zdań. Zwycięstwo, które ani przez moment, pracując zarówno przed pierwszą turą, jak i przed drugą, nie wątpiliśmy, osiągnęliśmy. Wszyscy się z tego bardzo cieszymy, ale pozwólcie, że podziękuję Wam wszystkim za gigantyczną pracę, za zaangażowanie, za determinację wszystkim zespołom na wszystkich szczeblach.